Polecenie brzmi: dodaj ułamki. Aby dodać dwa ułamki do siebie, musimy najpierw sprowadzić je do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem jest najmniejsza wspólna wielokrotność. Jeżeli mamy w mianownikach duże liczby, najlepiej jest zrobić rozkład na czynniki i znaleźć tą najmniejszą wspólną wielokrotność. Przypominam, w jaki sposób to robimy. Robimy rozkład na czynniki liczby 8. Po prawej stronie będą znajdowały się tylko liczby pierwsze. Wiemy, że 8 jest parzysta, czyli dzieli się przez 2. Dostajemy 4. 4 parzyste, więc dalej dzieli się przez 2. Dostajemy 2. No i oczywiście 2 dzieli się już tylko przez 2 i przez samą siebie. Analogicznie robimy rozkład na czynniki liczby 6. 6 również jest parzysta, czyli dzieli się przez 2. Dostajemy 3. 3 dzieli się przez 3, jest to już liczba pierwsza. Dostajemy 1. Następnie sprawdzamy, które z liczb w rozkładzie pokrywają się. Tutaj mamy 2 i tu jest 2. Więcej nie mamy par pokrywających się. Szukając najmniejszej wspólnej wielokrotności, w naszym wypadku liczb 8 i 6, jedną liczbę bierzemy w całości. Najlepiej, najwygodniej jest wziąć większą z nich, w naszym wypadku 8. Czyli z 8 wzięliśmy cały rozkład. Natomiast z drugiej liczby bierzemy tylko to, z rozkładu tylko to, co się nie pokrywało. W naszym wypadku nie pokrywała się 3, więc mnożymy to przez 3. I dostajemy 24. Stąd otrzymujemy, że naszym wspólnym mianownikiem będzie liczba 24. Najczęściej jednak wspólny mianownik szukamy w głowie, nie licząc NWW. W jaki sposób możemy to zrobić? Z naszych dwóch mianowników wybieramy sobie większy i mnożymy go przez 2. 8 razy 2 daje 16. I sprawdzam, czy 16 dzieli się przez 6, czyli przez ten drugi mianownik. Wiemy, że 16 nie dzieli się przez 6, więc to nie może być nasz wspólny mianownik. No to mnożymy dalej. Teraz 8 mnoży przez 3. 8 razy 3 daje 24. Udało się. 24 jest podzielne przez 6, więc naszym wspólnym mianownikiem może być 24. Więc zapiszmy nasz wspólny mianownik w obu ułamkach. Aby z 8 otrzymać 24, musieliśmy ją pomnożyć przez 3. Rozszerzanie ułamka polega na tym, że jakiekolwiek działanie wykonujemy w mianowniku, takie same działanie musimy wykonać w liczniku. Czyli jeżeli 8 mnożyliśmy razy 3, to 3 w liczniku też mnożymy przez 3. Żeby z 6 otrzymać 24, musieliśmy ją pomnożyć przez 4. I analogicznie, skoro 6 pomnożyliśmy przez 4, to 5 z licznika również mnożymy przez 4. Więc pomnóżmy. 3 razy 3 daje nam 9, 5 razy 4 daje nam 20. Następnie dodajemy do siebie całości, czyli 3 plus 2 daje nam 5. Ponieważ mamy już wspólny mianownik, ten wspólny mianownik możemy przepisać. Natomiast liczniki w tym wypadku będziemy do siebie dodawać. 9 plus 20 daje nam 29. Widzimy, że tutaj mamy ułamek niewłaściwy, czyli wyciągnijmy całości. Zastanawiamy się, ile liczb 24 mieści się w 29. Oczywiście 1, czyli 5 plus 1 daje nam 6 i zostaje nam jeszcze 5 dwudziestych czwartych.